Dzień dobry, dobry wieczór w kolejnym odcinku Wschodniego Plonu. Jak zauważycie, dzisiaj już daliśmy radę załadować nawóz na jutrzejszy wyjazd. Dobra, jeszcze tylko bord zamknąć. Kurde, chyba mi przyszło trochę centymetrów w łapie, bo jakoś lekko się zamyka. No, byłaś. Dobra. Jeszcze tylko trzeba po plądekę pójść, bo jak ktoś z drogi zobaczy, kurde, że tu nawóz stoi, to jutro się obudzę bez. Dobra, idę po plądekę. Bo jak się okazało, będziemy jechać rozsiewać na rzepak nawóz, jaki dokładnie dowiecie się już w jutrzejszym odcinku i w jakiej dawce. A teraz pozbędę się tej choinki, bo tutaj jak widzicie u psa święta były i choinki już nie zdążył zabrać, więc przydałoby się ją sprzątnąć. Póki przymrozek jest. Zaraz pójdę po worek z piwnicy. Te gałęzie pójdą do rozpalania, a drzewo do palenia. Chociaż takie patyki to już bardziej na rozpałkę. I co jeszcze dzisiaj się stało? Ano będziemy próbować odpalać MTZ-a. No i w pizdu, i wylądował. I cały misterny plan też w pizdu. Don't let somebody take your time and your worth. Just focus on yourself.
wszystkie maszyny dzisiaj rozruszamy, bo jutro MTZ ma wraz z Kubotą bardzo ważne zadanie, czyli musi podołać rozsiewaczowi, ale myślę, że to zrobi bez problemu. No i tak, zrobimy w ten sposób. Ja teraz, jak widzicie, nie mam worka i jak widzicie, teraz już mam worek. Więc jeszcze wezmę tylko sobie małą siekierkę. Tu, jak widzicie, mam kota. Takiego czarnego. A ja się biorę do obrąbania gałęzi, które później będziemy używać do rozpalania w piecu. Więc witam Was po długiej przerwie jak na dzisiejszy dzień, bo już mamy godzinę 16. I co dzisiaj udało mi się zrobić? No dzisiaj, tak jak widzieliście na timelapsie, udało mi się ogarnąć te gałęzie na gospodarstwie. Jutro może będę sobie ciął. Jeszcze zobaczymy, co dzień przyniesie. Na pewno jutro będę rozbierał tą szlifierkę, ponieważ muszę oddać tą część do tokarza, aby tutaj mi zrobił gwint oraz tuleję na tą tarczę, oraz zaraz sobie przyniosę suwmiarkę z piwnicy i wymierzę, jakie tu są otwory i na jaką długość je potrzebuję, żeby porobić osłony. To sobie też kupię jutro albo pojutrze w Mrówce i będziemy je robić. Materiały do tego. Co jeszcze zrobiłem? W niedzielę mi natchnęło, aby ponownie to posprzątać. No i wyrzuciłem też sporo śrub z uszkodzonymi gwintami. No i tutaj, jak widzicie, wszystko bardziej dałem tu na bok, bo zależało mi na tym, aby w tym miejscu było jak najwięcej wolnej przestrzeni. Oczywiście mam tu też plany na czerwiec, co chciałbym wykonać. Będzie to plan, że tak powiem, tworzący to miejsce bardziej przyjemnym. Ale wpierw muszę zebrać trochę grosza, przeoszczędzić, trochę pooglądać filmików, poradników na YouTube i dopiero będziemy tutaj działać. Dałem sobie takie wyzwanie, aby wspólnie z Wami spędzić całe moje ferie zimowe i oczywiście próbować wydawać odcinki codziennie. I tak też zaraz idę ten odcinek tworzyć. Prześlę go jutro, jak wstanę, ponieważ nie chcę po nocach przesyłać, bo denerwuje mnie to, jak komputer mi świeci w nocy. I tak będziecie ze mną na bieżąco, co się dzieje u mnie na feriach. Dzisiaj także, jak widzieliście, odpalaliśmy MTZ-a z małą wtopą, bo pogięło się przedłużacz. Pogięło. Ale rozsiewacz dzisiaj przygotowaliśmy, MTZ-a przygotowaliśmy. Przyczepę z nawozem załadowaliśmy, wszystkie ciągniki dzisiaj rozruszaliśmy, więc jutro bierzemy się do dalszej roboty oraz jutro skończę z podłokietnikami z Pronara, bo już zostało je tylko pomalować, bo w sobotę je spawałem. Będę musiał też także jakoś dobrać się do imadła w tym we szlifierce, w ostrzałce, bo bardzo dużo brudu mi tutaj zaległo i przez to wyciera mi po pierwsze ten element, a po drugie nie zawsze on chce mi przez to chodzić i tak szmyra, więc będę musiał to załatwić. Dzisiaj także posprawdzałem sprzęt, który przeleżał całą zimę, a bardziej mam tu na myśli szlifierki. Oczywiście je tam potraktowałem powietrzem, żeby były czyste, bo elektronika i kurz to też nie jest za dobre połączenie. Wczoraj też te wszystkie kuwety ze śrubkami posprzątałem i mam kilka ich wolnych, więc albo będę jeszcze raz sortował,
ale myślę, że na pewno będę to robił, bo tutaj mam garnek ze śrubkami, które wyjąłem z bizona 2 lata temu, bo sprzątałem w nim skrzynkę i skrzynka jest teraz praktycznie w nim pusta i lekka, ale to się zdało na taką korzyść, że można tam zagospodarować lepiej to miejsce, bo nawet były tam elementy z headeru, które już nie funkcjonuje w parze z kombajnem przez wiele lat. No i tak chciałem wam dawać takie swoje daily vlogi. Jest to taka seria, którą chciałem sobie narzucić sam. Tak wpadłem na ten pomysł. No i myślę, że warto by było razem z wami przebrnąć przez ten okres. Codziennie będziemy coś robić, bo jak to na wsi bywa, ciągle jest jakaś robota. Więc ja idę dla was montować ten odcinek i dziękuję wam za to, że spędziliście ze mną pierwszy dzień. Ale poza tym, że idę montować, to idę jeszcze przyglądać sklepy, bo będę zamawiał ciekawe rzeczy, które będą niezbędne na naszym gospodarstwie. Oraz będę myślał nad sprzedażą niektórych elementów, ale to wszystko będę się kontaktował z tatem, jak to będzie wyglądać. Ale z wami będę również na bieżąco. Oglądają mój kanał również osoby, które znają mnie prywatnie. Więc jeżeli chcecie, wejdźcie na mojego OLX-a. Teraz sprzedaję rzeczy bardziej związane z elektroniką, z moim stanowiskiem komputerowym. Więc jeżeli też ewentualnie chcecie, mogę wam dać link w komentarzu, jeżeli jakaś osoba poprosi po prostu o niego do tych aukcji. Nie ma problemu, możecie sobie zerknąć, może coś wam się spodoba. Więc widzimy się w kolejnych odcinkach. Mam nadzieję, że miło spędzicie ze mną te 2 tygodnie.